Czy zastanawialiście się, dlaczego ludzie coraz bardziej kierują się emocjami i coraz mniej uwagi zwracają na twarde liczby? Szczególnie młodsi z nas. Im więcej informacji dostają, tym szybciej się odłączają i wolą się zgodzić z ciekawą propozycją, zaryzykować jej sprawdzenie w praktyce, niż zajmować się analizą, rozważaniem tego, co się naprawdę dzieje. Andrzej Mierza. Zapraszam do kolejnej kapitalnej rozmowy i z góry dziękuję za łapki w górę i za subskrypcję naszych kanałów. Kapitalne rozmowy. Wzorem rozpoznania walką był Steve Jobs. Apple przez lata wypuszczał na rynek niedokończone produkty, mimo ich idealnego, zdawałoby się, zaprojektowania. Dopiero śledząc zachowania użytkowników, firma z jabłkiem w tle wprowadzała poprawki w swoich rozwiązaniach, głównie zresztą od strony oprogramowania. Kto dziś pamięta, że pierwszy iPhone nie wysyłał chyba wiadomości tekstowych, bo Jobs uznał tą funkcję za zbędną i dopiero przejście USA na standard GSM spowodowało, że zmienił zdanie. Podobnie zachowuje się dzisiaj Elon Musk, który potrafi sam przyciąć kawałek steru swojej rakiety, byle tylko nie stracić okienka startowego, co świetnie opisuje zresztą Walter Isaacson w biografii Muska. Ale uwaga, o ile takie podejście jest dla mnie zrozumiałe w wypadku przedsiębiorców, ryzykujących przecież pieniądze własne i swoich inwestorów, to o tyle jest groźne w wypadku polityków, wydających pieniądze podatników. Szczególnie, gdzie ci politycy zaciągają długi. No bo wtedy wydają pieniądze przyszłych pokoleń podatników. Pisałem o tym niedawno na LinkedIn. Porównując koszt obietnic wyborczych we Francji partii pani Le Pen, który mógłby wynieść francuskich podatników ponad 100 miliardów euro rocznie, do kosztu obietnic wyborczych francuskiej lewicy, która chce obecnie stworzyć rząd. To ponad 2,5 raza więcej niż formacja pani Le Pen i pana Jordana Bardelli. Ciekawe, nad Wisłą nie widziałem podobnego zestawienia kosztów obietnic wyborczych, a przecież wybory mieliśmy niedawno. Dlatego trzeci sezon Kapitalnych Rozmów poświęciliśmy przedstawianiu Wam opinii ekspertów na kwestie związane z makroekonomią, inwestycjami publicznymi, prywatyzacją, a raczej jej brakiem, finansowaniem nauki przez biznes czy kwestiami dyplomacji gospodarczej. Staraliśmy się przez te kilka miesięcy pokazać Wam w kapitalnych rozmowach na tak zwanych dużych liczbach, na czym polegają inwestycje długoterminowe. Podam Wam w tej chwili bardzo prosty przykład. Koszt programu mitycznego Concorda zaplanowano na 1,6 miliarda euro w cenach z 2023 roku. Ale w sumie, uwaga, kosztował 10 razy więcej. 16 miliardów euro. Złożono na ten samolot 100 zamówień. Rynek oceniano wtedy, w latach 70. na 350 maszyn, ale wyprodukowano tylko 20 Concordów. 12 dla Air France i British Airways, 8 na specjalne zamówienia. Dla porównania, koszt Airbusa 350 to 3,5 miliarda euro, czyli 5 razy mniej. Wyprodukowano dotąd 600 maszyn, zamówiono kolejne 700. 1300 samolotów w porównaniu do 20 Concordów. No to policzcie teraz sobie sami koszt francuskiego i brytyjskiego podatnika, jeden Concord, a ile kosztował jeden Airbus 350. No ale biorąc pod uwagę fakt, że Concord dał początek nowoczesnemu europejskiemu przemysłowi lotniczemu, czyli właśnie Airbusowi i rakiecie kosmicznej Ariane, można powiedzieć, że te 15 miliardów euro francuskich i brytyjskich podatników nie poszło na marne. A propos, wszystkim zainteresowanym tematem miejsca państwa w gospodarce i konieczności jego redukcji, polecam przy okazji lekturę raportu Banku Światowego, który porównuje ilość wielkich firm i tempo wzrostu firm w Indiach, Meksyku i USA. I ciekawe, bo Indie mają najwięcej dużych firm, ale z kolei firmy amerykańskie rosną najszybciej. Cóż się okazuje? Stara prawda. Molochy ograniczają konkurencję, zabijają innowacyjność
i w efekcie produkują gorszej jakości towary i usługi, zawyżając przy okazji ich koszt dla konsumenta i podatnika. A słabe rządy chronią słabe państwowe firmy, tworząc bariery wejścia, nie rozumiejąc, że zabijają innowacje. Co więcej, te państwowe, bardzo często duże firmy zapewniają sobie kredytowanie także państwowych banków, co utrudnia lub uniemożliwia zaciąganie kredytu przez mniejsze firmy prywatne. Czyli znowu utrudnia lub wręcz uniemożliwia konkurencję. Jeżeli ta statystyka do Was przemawia, to polecam na wakacje lekturę książki austriackiego ekonomisty Józefa Schumpetera, który ukuł termin kreatywnej destrukcji w swojej słynnej książce Kapitalizm, socjalizm, demokracja. Polecam tą lekturę także naszym politykom, dziennikarzom i ekspertom. Może zamiast dzięki chęci budowania narodowych czempionów, które dają zatrudnienie całemu frauzymerowi, a przez swoje fundacje wspierają także wspierających ich polityków, którzy w zamian mogą zarządzać prezesem na telefon, zrozumiemy, że w wolnej gospodarce demokratycznej prezes po prostu musi przestrzegać prawa. Każdy prezes. Moi drodzy, żyjemy w czasach, kiedy zalew mało wartościowej informacji tworzonej w oparciu o potencjalność klikalności, czyli potencjalne zyskowności dla dziennikarzy, dla wydawców, zamienił nasze media niestety w targowisko, na którym bardzo często najwięcej uwagi przyciąga ten, który krzyczy najgłośniej, bez względu na jakość oferowanego towaru. Dlatego coraz częściej staram się selekcjonować źródła informacji, szczególnie tej potrzebnej mi do pracy zawodowej, bo jako prowadzący fundusz Private Equity w Polsce, w którym moimi klientami są międzynarodowe instytucje finansowe, a moimi polskimi partnerami szanowani polscy przedsiębiorcy, nie mogę sobie raczej pozwolić na szum informacyjny i tak zwany przekaz dnia. Dlatego z zainteresowaniem zerknąłem niedawno na polecony mi przez znajomego ekonomistę panel ekonomistów, adres na internecie panelekonomistów.info. Znajdziecie tam serię pytań zadawanych kilkudziesięciorgu ekonomistów ze środowiska akademickiego, rynku kapitałowego i przedsiębiorstw. Macie dostęp do opinii wiodących ekonomistów na bardzo wiele ciekawych kwestii. Na przykład, czy warto prywatyzować TVP? Macie już przesyt dziennikarzy pytających dziennikarzy, co powiedzieli inni dziennikarze? Sugeruję zajrzeć w takie właśnie miejsca. Tak a propos, czytałem niedawno w Financial Times, że szwedzkie dzieci są uczone w szkole, na czym polega różnica inwestowania w akcje i obligacje. Nie przez przypadek Szwedzi mają więc bardzo dobrze rozwinięty rynek kapitałowy, na którym inwestują ich fundusze emerytalne. Szacunek do pieniądza, zdolność liczenia to podstawa dobrej gospodarki. Moi drodzy, kończąc, chciałbym serdecznie podziękować za wysiłek włożony w przygotowanie tego sezonu Kapitalnych Rozmów Michałowi Andrzejewskiemu, Maćkowi Bittnerowi, Radkowi Dumańskiemu, Marcinowi Radwanowi Rolenszew i ich wspaniałym gościom. A Wam za oglądanie i za subskrypcję, która przekroczyła 1000 i liczę na to, że utrzymamy ten wzrostowy trend po wakacjach. Mówił Andrzej Mierzwa. Do zobaczenia. Kapitalne rozmowy.